Każdemu daje śmierć własną, Panie. Daj umieranie, co wynika z życia, gdzie miało swoją miłość, cel i biedowanie. Rilke. Jaki jesteś drogą wśród tych stromych granic? Jaki jesteś wielki, gdyś tu stanął z nami? Jaki zarci kraj, gdy mi pejzażami? Tym, co tu się dzieje, patrzysz ponad nami. Świętej pamięci Ewa nie żyła dla siebie, żyła dla innych. Żyła dla swego męża Macieja, archimoralisty, przez 33 lata. Żyła dla swoich 5 synów, doświadczając śmierci jednego z nich. Żyła dla rodziców, dla rodziny, dla teatru Witkacego, dla naszego miasta. Pytanie. Ile w naszym mieście było wydarzeń kulturalnych z operą Góralską na czele i nie tylko, w których nie dostrzeglibyśmy jej graficznych i plastycznych talentów? Jakby tego było mało, to jej praca w religijnej tematyce watyńskiej, górskiej, związanej z osobą świętego Jana Pawła II, zdobił góry Watykanu. Ewa współtworzyła teatr od samego początku, od 1985 roku. To ona stworzyła niepowtarzalny wizerunek graficzno-plastyczny. Iluż wybitnych artystów prezentowało swoje prace w galerii Teatru Witkacy, którą Ewa prowadziła. Projektowała kostiumy, scenografię. Jeśli nie stać nas było na kupno, zrobienie kostiumu, oddawała to, co miała w szafie. Kochała teatr, kochała sztukę. Miała wyjątkowy zmysł estetyczny, wyczucie formy, niepowtarzalny charakter pisma. Była wielką artystką. Choć, i to także o jej wielkości świadczy, pokorną. Pozwólcie, że podziękuję też rodzinie, że potrafiła dzielić się Panią Ewą z nami, że mogła tą cząstkę Pani Ewa dać nam. Dziękuję Wam. Wiem, jak Wam jest ciężko. Dziś mam w Włocach, jak po wystawieniu opery w Rzymskim Teatrze Kapranika po mszy świętej, modlimy się przy grobie Ojca Świętego. Jako była wtedy szczęśliwo spełniona, rozmodlona. Zegnaj, Ewo. Wiemy, że dziś w lepszym świecie nas święty Jan Paweł II tak samo się uśmiechał na Twoje powitanie. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym
żyj w pokoju. Thank you.